sałata, moi drodzy. Sałatę też można zjeść. Sałatka zrobiona. Witam w kolejnym stingu. Tak przy okazji, jak już jesteśmy przy roślinach, to do Ligi Marfisza kolejne pytanie. Zamęczę Was tymi stingami w tym roku. Zamęczę Was Ligą Marfisza. Musicie koniecznie wziąć w niej udział. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby była duża aktywność w Lidze Marfisza. To naprawdę jest w tym roku najistotniejszą sprawą. Najistotniejszą sprawą jest wygranie Ligi Marfisza. To się naprawdę będzie opłaciło. Może nie tyle finansowo, co prestiżowo, chociaż finansowo też. Ale jak już jestem przy roślinkach, złowiłem roślinkę, to mam do Was pytanie, kolejne pytanie, na które odpowiedź oczekuję w aftermarfiszu, następnym aftermarfiszu, w tym pierwszym majowym. I kolejne pytanie brzmi, no bo jak roślinka, to kwiatek. Na moim kanale jest odpowiedź na to pytanie. Jaki kwiat nazywamy kwiatem szczupaka? Jaki kwiat nazywamy kwiatem szczupaka? Dla niezorientowanych podpowiem, że ten kwiat wychodzi, kwitnie bardzo wczesną wiosną. Dokładnie wtedy, kiedy trzesie szczupak. I dlatego właśnie został przez nas, wędkarzy, nazwany kwiatem szczupaka. Ciekawy jestem, czy będziecie znali odpowiedź na to pytanie. Odpowiadamy nie tu pod filmem, bo tu pod filmem to sobie zrobicie tylko konkurencję. Odpowiadamy na aftermarfiszu. Na aftermarfiszu, tym pierwszym majowym aftermarfiszu, który się ukaże albo w sobotę, albo w niedzielę, nie wiem dokładnie jeszcze kiedy, zależy jak tam wyprawa pontonowa będzie. Ja jestem znowu dzisiaj na spinningu, próbuję coś złowić, na razie się nie udało, ale to wszystko jest jeszcze przede mną, bo przede mną jeszcze 2 godziny machania wędą. Machaj wędą, ryby wędą, albo i nie wędą. A co to za różnica? Ważne, że człowiek jest na świeżym powietrzu, że sobie tym świeżym powietrzem pooddycha i wyostrzy wzrok, patrząc w dal na rzepaki rosnące. Rzepaki rosnące, nie wiem, czy mam wolną głowiczkę, czy dam radę przekręcić kamerę, czy no, mogę, dobra. Rzepaki rosnące w dali, a guzik mogę. Trochę mogę, ale trochę nie mogę. Już się zablokowała. Ale chyba widzicie te rzepaczki. Ej, to na sztywno wszystko. Wszystko na sztywno, moi drodzy. Wszystko na sztywno, żeby się tutaj nic nie stało, nic nie zadziało złego i tak dalej, i tak dalej. Dostałem po uszach w komentarzach za to, że nie ma filmów z serii Na ryby z Markiem. No, ja jestem. Tworzę je. Ale tak sobie powiedziałem, że te stingi muszą ożywić kanał. Stingi muszą ożywić kanał. I one, mam nadzieję, to zrobią. Mam nadzieję, że się na mnie za to nie wkurzycie. Ale za co macie się wkurzać? Za to, że filmy opublikuję na YouTubie? No to cholera, ja jestem YouTuberem. Taka moja rola. Pozdrawiam Was gorąco. Jaki kwiat jest kwiatem szczupaka? 5 punktów za poprawną odpowiedź. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy. After Marfisz. Pierwszy After Marfisz w maju. Muszę coś przekąsić. Przegryzę jakąś kanapeczkę i dalej rzucam za szczupakiem. Muszę go w końcu dorwać. Ja jeszcze w tym roku nie złowiłem żadnego szczupaka. Już jest 3 maj. No dobra, dość. Hey.